A dachy, łany drzewa, a te przewracają się na linie energetyczne. Kilkadziesiąt tysięcy domów czeka na podłączenie prądu. I to nie koniec. Nawet do 140 km na godzinę w górach, 100 km na Pomorzu. Tak silnie wiać będzie w nocy. Straż pożarna apeluje, kto nie musi, niech nie wychodzi teraz z domu. Adam Feder. W całym kraju ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Pierwszy albo drugi stopień zagrożenia. Kto zostawi samochód pod drzewem, albo tak jak w tym przypadku pod banerem reklamowym, ryzykuje. Posuwać takie materiały, przedmioty, które mogłyby porwać wiatr z balkonu, z tarasów. Pozamykać ewentualnie drzwi, okna. Połamane drzewa przewracają się na linie energetyczne. Do 30 tysięcy domów w Polsce nie dochodzi prąd. Najgorzej jest na północy, południu i na wschodzie kraju. Tak jak tu w miejscowościach Matyki i Borowina na Lubelszczyźnie. Prądu nie ma kilkaset gospodarstw. I lodówki są, zamrażarki, także to wszystko, tym bardziej na wiosnę, teraz już jest przed świętami, to i świnie biją ludzie, także tu naprawdę ciężko jest bez prądu. Naporu wiatru nie wytrzymują stare, zaniedbane budynki. No co teraz, to trzeba zburzyć. Tylko na Podkarpaciu, w okolicach Brzozowa, Krosna, Jarosławia i Strzyżowa, wiatr zerwał z domów kilkanaście dachów. To musiała być trąba powietrzna. Naprawdę, bo to takie było straszne zawirowanie. Tak będzie wiać przez całą noc. W centrum 85 km na godzinę. Jeszcze mocniej na wybrzeżu. Najsilniejszy wiatr w górach, w Sudetach nawet 140 km na godzinę. Jutro też będzie bardzo mocno wiało, choć już troszkę słabiej, zwłaszcza na zachodzie, gdzie zacznie poprawiać się pogoda, pokaże się słońce. Legnica na Dolnym Śląsku zainwestowała dziesiątki tysięcy złotych w SMS-owy system powiadamiania mieszkańców o niebezpieczeństwie. Spokojnie, system działa. Legniczanie odebrali od miasta wiadomość, ale zamiast ostrzeżenia było zaproszenie na sobotnią inscenizację bitwy pod Legnicą. Adam Feder, wiadomości.